Pod koniec XIX wieku król Danii Chrystian IX i jego żona królowa Luiza wydali 6 swoich dzieci za członków największych europejskich rodów królewskich. Dlatego Chrystiana zaczęto nazywać teściem Europy. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest jednej z jego córek, Aleksandrze, i jej potomkom, którzy od ponad 100 lat zasiadają na brytyjskim tronie. Królewska rodzina. Na skutek różnych komplikacji księcia Chrystiana ogłoszono następcą duńskiego tronu. Jego najstarsza córka, księżniczka Aleksandra, ma teraz 14 lat i mieszka z rodziną w Żółtym Pałacu w Kopenhadze. Nie mieli zbyt wiele pieniędzy, więc wiedli skromne życie, a księżniczka opanowała wiele umiejętności. Sama szyła sobie ubrania i pomagała w prowadzeniu domu. Gdy służba miała wychodne, gotowała i podawała posiłki. Była bardzo praktyczną osobą. Książę Chrystian i księżna Luiza są tak zżyci ze swoimi dziećmi, że postanawiają sami zadbać o ich edukację. Matka uczyła ich angielskiego, teologii, muzyki, zaś ojciec rysunku i gimnastyki. Z czwórki rodzeństwa najlepsze stosunki łączą Aleksandrę z siostrą Dagmarą. Dwie dziewczynki dzielące skromny pokój nie mają pojęcia, że pewnego dnia będą żonami najbardziej wpływowych władców Europy. Tymczasem około roku 1860 angielska królowa Wiktoria zaczyna zastanawiać się, kogo powinien poślubić jej najstarszy syn, książę Edward, zwany Bertim. Edward zdążył już odrzucić kandydatury 6 lub 7 księżniczek. Ta brzydka, tamta zezowata, ta znów za gruba. Chyba podobało mu się kawalerskie życie i nie pragnął odmiany. A ponieważ był do tego niesforny i miał opinię rozpustnika, niełatwo było znaleźć żonę dla niego. Mój pradziadek nie miał kryształowego charakteru. Uważano, że musi ożenić się z kimś, kto go uszczęśliwi, ponieważ nieszczęśliwy władca może w końcu doprowadzić do destabilizacji kraju. Kiedy więc Wiktoria słyszy pogłoski, że car Rosji chciałby mieć duńską księżniczkę Aleksandrę za synową, niezwłocznie żąda jej fotografii. Dania była małym królestwem, co zmniejszało obawy, że księżniczka będzie próbowała wpływać na losy Europy. Gdy królowa Wiktoria wreszcie otrzymuje portret Aleksandry, jest pod wrażeniem. Biedną Aleksandrę wysłano do zatwierdzenia i przez 1 czy 2 tygodnie musiała przebywać na zamku w Windsorze, tylko w towarzystwie Wiktorii, która sprawdzała, czy księżniczka nadaje się na żonę. To musiało być dla niej przerażające, za to Wiktoria była nią oczarowana. Aleksandra była naturalna, łagodna, atrakcyjna i miała wspaniałą osobowość. Wszyscy ją uwielbiali, ale Wiktoria martwiła się, że nie zechce zostać żoną jej Bertiego. Następca tronu nie jest zadowolony. Właśnie zaangażował się w sekretny romans z irlandzką aktorką. Akceptuje jednak decyzję matki, a spotkawszy kilka razy Aleksandrę, sam zaczyna być nią zachwycony i wkrótce pisze list, który uszczęśliwia Wiktorię.
Oświadczył zniczce i zostałem przyjęty. Nie potrafię wyrazić, jak jestem jej wdzięczny. Wciąż wydaje mi się, jakby to wszystko było snem. Przyjechała tu pod warunkiem, że nie będzie jej towarzyszyć żadna dama dworu ani służąca z Danii, gdyż obawiano się, że mogłyby porozumiewać się po duńsku, czyli w języku, którego nikt inny nie rozumiał, i dzięki temu knuć intrygi czy spiskować. Bardzo lubiła Edwarda i chyba naprawdę się kochali, ale wydaje się, że niełatwo jej było przystosować się do życia na tak wielkim dworze, całkowicie innym niż kopenhaski. Królowa Wiktoria pojawiła się na ślubie w czarnej sukni, wciąż będąc w żałobie po zmarłym rok wcześniej mężu. W kościele nie życzy sobie przebywać wśród innych gości i ogląda ceremonię ze swojej loży. Wszystko przebiega zgodnie z planem, choć w połowie uroczystości Aleksandra zauważa 4-letniego siostrzeńca męża, późniejszego cesarza Wilhelma II, pełzającego na kolanach i gryzącego w kolana odzianych w kilty wujów. W godzinę po ślubie królowa Wiktoria pozwala sfotografować się w towarzystwie nowo poślubionej pary i popiersia swojego nieżyjącego męża. Królewska rodzina. Aleksandra i Edward zamieszkują w Marlborough House, który książę otrzymał na 18 urodziny. I choć budynek nie jest w najlepszym stanie, Aleksandra wkrótce zakochuje się w swojej pięknej londyńskiej rezydencji. Kanalizacja szwankowała do tego stopnia, że wielu mieszkańców domu zachorowało na tyfus, który w tamtych czasach był często chorobą śmiertelną. W domu były szczury. Instalacja hydrauliczna prawie nie istniała. Budynek był tak przegrzany, że w latach 60. XIX wieku w jednym tylko roku w piwnicach zmarnowały się wartości ponad 1500 funtów. Aleksandra rodzi pierwsze dziecko 2 miesiące przed terminem. Małego księcia, nazywanego w rodzinie Eddie, czeka tragiczny los. Książęca para udaje się z wizytą do Danii, by zaprezentować swojego pierworodnego. Spotkają się tam nie tylko z własną rodziną, ale również rosyjskim następcą tronu, który przybył, by prosić o rękę siostry księżnej Aleksandry. Edward nie może usiedzieć na miejscu. Od rana do wieczora zajęty jest konną jazdą, żeglarstwem, bilardem lub zabawami salonowymi. Duński sekretarz stanu odnotowuje, że dwory rosyjski i angielski zachowują się całkowicie odmiennie. Pamiętam zwłaszcza jeden wieczór, podczas którego książę Walli zainicjował grę w zamianę miejsc. On i jego towarzysze bawili się z tak ogromną energią, że moje wyczulone na własność korony serce zamierało na widok cennych starych krzeseł, które rozsypywały się jedno po drugim na kawałki. Dżentelmeni z Rosji obserwowali tę zabawę z ogromnym zdziwieniem. Aleksandra bardzo szybko zdobywa popularność w Anglii. Była bardzo kochana, szanowana i podziwiana. Również ze względu na swoją urodę. Była niezwykle atrakcyjna, choć wydaje mi się, że wtedy nie znano jeszcze tego określenia. Była po prostu piękna. W ciągu 5 lat Aleksandra rodzi 5 dzieci. Jest wśród nich książę Jerzy, który wiele lat później zostanie królem, choć nie jest najstarszym synem. Aleksandra wychowywała swoje dzieci w atmosferze miłości i wzajemnej bliskości. Pozostawało to w całkowitej sprzeczności z tendencjami panującymi na innych europejskich dworach, gdzie dziećmi zajmowały się nianie aż do czasu, gdy można je było wprowadzić w świat. Baraszkowała z nimi i pozwalała im na dzikie harce, takie jak bitwy na wodę, z syfonów i podobne szaleństwa.
Te dzieci, dokazujące po wszystkich kątach, wywoływały szoki u swojej babci, królowej Wiktorii. Królowa nie scedowała na swojego syna nawet najmniejszej funkcji państwowej i inteligentny następca tronu bardzo się nudził. W roku 1870 jego aktywne noce na życie zaczyna stanowić problem. Następca tronu musi stawić się w sądzie pozwany przez człowieka, który oskarża go o romans ze swoją 21-letnią żoną. W 1875 roku książę postanawia wyruszyć do Indii należących do korony brytyjskiej. Aleksandra od dawna marzy o podróży do tak odległego, egzotycznego kraju, ale mąż nie zabierze jej ze sobą. Książę samotnie wyrusza na trwającą 9 miesięcy wyprawę. Większość czasu w Indiach spędza polując na grubego zwierzę, głównie tygrysy i słonie. Podczas tej podróży rozsierdza go przeczytana w gazecie wiadomość, że jego matka postanowiła ogłosić się cesarzową Indii i nikt go o tym nie powiadomił. Pożycie Edwarda i Aleksandry nie jest łatwe. Nie było między nimi wspólnej płaszczyzny intelektualnej. Aleksandra w miarę upływu lat traciła słuch i koncentrowała się na sprawach, które dawały jej poczucie komfortu, swoich dzieciach, psach, kwiatach. Myślę, że w tej sytuacji Edward zaczął rozglądać się na boki, jednak Aleksandra nigdy nie była zazdrosna. Gardziła tym uczuciem i gdy w pobliżu pojawiała się jakaś nowa, młoda dama, okazywała jej niezwykłą uprzejmość. W roku 1877 Edward nawiązuje romans z piękną córką pastora, Lily Langtry. Związek trwa 3 lata, a po jego zakończeniu Lily zostaje jedną z najsłynniejszych angielskich aktorek. Aleksandra poświęca wiele czasu swoim licznym psom, które po śmierci grzebane są w ogrodzie Marlborough House. Jednym z jej ulubieńców jest Togo, którego otrzymała od cesarzowej Japonii, oraz Beauty, podarunek od cara Rosji. Wiele psów zostaje wypchanych, a Faberge, nadworny jubiler carskiego dworu, wykonuje miniaturki innych. Nawet ulubiony królik ma w ogrodzie swój nagrobek. Kochała zwierzęta, a ludzie uwielbiali ją, więc znając jej słabość do czworonogów, obdarowywali ją nimi. W Sandringham miała nawet tygrysy, pod koniec była tam istna menażeria. Choć Aleksandra ma już 45 lat i wydała na świat gromadkę dzieci, wciąż jest zadziwiająco szczupła. Za to figura Edwarda zaczyna zdradzać jego skłonność do pałaszowania co wieczór kolacji złożonej z co najmniej 12 dań. Główną atrakcją objazdowego lunaparku jest mężczyzna z potwornie zdeformowaną na skutek rzadkiej przypadłości twarzą, znany jako Elephant Man, czyli człowiek słoń. Pewnego dnia lunapark odwiedza Aleksandra. To był potwór pokazywany na jarmarkach jako ciekawostka. Aleksandra rozmawiała z nim jak ze zwykłym człowiekiem. Nie mógł w to uwierzyć. Była pierwszą osobą, która potraktowała go jak istotę ludzką. W końcu zaopiekowano się nim w londyńskim szpitalu, ale nawet pielęgniarki przerażał jego wygląd i nie chciały wchodzić do jego pokoju. Aleksandra, nie zwracając uwagi na ułomność nieszczęśnika, bardzo często go odwiedzała i opiekowała się nim. Zadźgnęło się między nimi coś na kształt przyjaźni trwającej do końca jego życia. Aleksandra skupia całą miłość na 2 synach, Edim i Jerzym, nie obdarzając swoich 3 córek podobnym zainteresowaniem. Ubiera je tak samo, dbając, by z nią nie konkurowały.
Eddie, któremu z urodzenia przeznaczona była brytyjska korona, jest lekko opóźniony w rozwoju i ma trudności z koncentracją. W szkole kadetów zakończyła się fiaskiem, a ojciec gardzi jego niewieścimi, obcisłymi strojami z niezwykle wysokimi kołnierzykami i bardzo długimi markietami. Jednak w tej wiktoriańskiej twierdzy konserwatyzmu nie rozmawiano o tym, dlaczego książę tak właśnie się ubiera. Rodzina stara się ożenić Ediego. Udaje się zaręczyć go z daleką kuzynką, księżniczką Marią. Rozpoczynają się przygotowania do ślubu, ale na kilka tygodni przed ceremonią Eddie zapada na grypę i jego stan szybko się pogarsza. 4 dni później umiera. Zdruzgotana Aleksandra powiadami o tym rodziców niedoszłej panny młodej. Dziś pochowałam swojego anioła, a wraz z nim całe moje szczęście. Po śmierci Ediego, królowa Wiktoria zaczęła zastanawiać się, co zrobić z Marią i postanowiła wydać ją za Jerzego. Tak więc po zaręczynach z pierwszym z braci, Maria została żoną drugiego. Ślub odbywa się w roku 1893 i choć mariaż przyszłej pary królewskiej rodzi się w dość niezwykłych okolicznościach, związek okazuje się szczęśliwy. W międzyczasie siostrzeniec Edwarda został cesarzem Niemiec. Wilhelm II, który podczas ślubu Aleksandry i Edwarda podgryzał swoich wujków, jest bardzo ambitny. Chciał pokazać światu, że Niemcy są silnym państwem. Miał kompleksy i musiał udowodnić, że Niemcy mają wpływ na politykę całego świata. I to był błąd. Wilhelm był niezwykle podejrzliwy i obawiając się, że jego pochodząca z Anglii matka stanie w razie konfliktu po stronie Brytyjczyków, umieścił ją pod obserwacją. W tym czasie Edward wiele czasu poświęca wyścigom jachtów, interesując się zwłaszcza regatami kaus rozgrywanymi u południowych wybrzeży Anglii. Ale zainteresowanie to znacznie osłabło, gdy zaczyna w nich startować cesarz Wilhelm na swoim pozłacanym jachcie Hornzahlen. Obaj wzajemnie sobą gardzą, ale pomimo to stają ze sobą w szranki przez wiele kolejnych sezonów. Edward określa swojego siostrzeńca jako największą pomyłkę historii, zaś Wilhelm nazywa wuja starym pawiem. Pewnego razu Wilhelm przypływa nowym jachtem zbudowanym na jego polecenie. Była to większa kopia królewskiego jachtu Brytania. Tego było już za wiele dla Edwarda, który nigdy więcej nie wystartuje w żadnych regatach. Królowa Wiktoria rządzi już od 60 lat, a rocznica obchodzona jest w oszałamiającym stylu. Aleksandra uwielbia akcje dobroczynne, więc z radością podejmuje się zorganizowania posiłku dla 400 tysięcy ubogich. Londyn jest największym miastem świata i stolicą potężnego imperium. Problemem zaczyna być smog. Do ogrzewania domów wykorzystuje się węgiel, co prowadzi do takiego zatrucia atmosfery, że wiele osób umiera na skutek chorób układu oddechowego. Jako źródło oświetlenia coraz powszechniej wykorzystywana jest elektryczność, a ciągnięte przez konie powozy zapełniają ulice. Koń odgrywa ważną rolę również w życiu Edwarda. Przede wszystkim jest niezastąpiony podczas polowań. Czasami Edward wydaje zbyt dużo pieniędzy, ale wie też, jak je zarobić, i to właśnie na koniach. Hoduje konie wyścigowe i kilkakrotnie udaje mu się wygrać derby, co oprócz korzyści finansowych zwiększa również jego popularność wśród poddanych.
W roku 1900, w którym Edward wygrał w derby 31 tysięcy funtów, książęca para odwiedza Danię, jak czyniła to już wielokrotnie. Podróżują królewskim pociągiem przez Brukselę do Kopenhagi, ale na stacji w Brukseli zdarza się coś nieoczekiwanego. Młody belgijski anarchista wsiadł do pociągu, wyciągnął rewolwer i strzelił w kierunku Edwarda i Aleksandry. Na szczęście nikogo nie trafiając, napastnika obezwładniono i ujęto. He was nevertheless caught and stopped, and nobody was injured. 15-letni zamachowiec chciał odebrać życie następcy tronu z powodu zaangażowania Wielkiej Brytanii w wojnę z Burami w południowej Afryce. W wieku 82 lat umiera królowa Wiktoria. Edward urządza wspaniały pogrzeb i od pierwszego dnia jako król Edward VII wydaje się bardzo kompetentny. Edward i Aleksandra przenoszą się do pałacu Buckingham. Przez pierwszy rok panowania Edward nie ma ani jednego dnia wolnego od obowiązków. Lista jego oficjalnych zobowiązań nie ma końca. Istniał zwyczaj jadania przy bardzo długim stole, a król i królowa siadali po jego bokach. Podawano wiele dań, przeważnie 12, ale małych. Król i królowa obsługiwani byli w pierwszej kolejności. Później półmisek obnoszono wokół stołu. Na jego końcach siedzieli najmniej ważni ludzie. W chwili, gdy królewska para kończyła jeść, ze stołu sprzątano wszystkie talerze, więc ci, do których potrawa docierała na końcu, nie zdążyli nic zjeść. Później musieli dojadać kanapkami w swoich pokojach. Dopiero w rok po śmierci matki Edward pozwala sobie na odpoczynek. Spędza tydzień incognito w Paryżu, ale nie z królową Aleksandrą. W podróży jest z nim kochanka, Alice Keppel, która staje się jego stałą, nieoficjalną towarzyszką. Regularnie widywani są razem, lecz Alice udaje się wywołać tak dobre wrażenie, że nawet Aleksandra ją akceptuje, co zostanie podkreślone wiele lat później. Aleksandra musiała być nadzwyczajną kobietą. Przyjechała tu z obcego kraju i została królową, mając na dodatek te problemy ze słuchem. To musiało być bardzo trudne. Jej mąż był człowiekiem bardzo aktywnym, co zapewne też nie ułatwiało jej życia. Ale przetrwała to wszystko. Musiała być niezwykła. Pewnego dnia Edward okazuje swoje zainteresowanie pięknymi kobietami również w operze. Mój zwój, książę Felix Yusupow, był pewnego dnia w Londynie. Jego matka wyjechała, a jej klejnoty były legendarne, podobno wspanialsze od klejnotów Romanowów. Wuj postanowił przebrać się za kobietę i iść do opery w pięknej sukni i biżuterii. Tak też zrobił. W operze zwrócił na siebie uwagę Edwarda, który lubił ładne kobiety. Król zażądał, by po spektaklu przedstawiono mu piękną nieznajomą. Felix został Edwardowi przedstawiony. Oczywiście cała maskarada się wydała, a sprawa zakończyła się małym skandalem. Coroczna letnia podróż do ojczystej Danii znaczy dla Aleksandry bardzo wiele. W tym roku wychodzi na jej powitanie ojciec Chrystian IX i inni członkowie królewskiego rodu. Aleksandra zawsze z największą niecierpliwością oczekuje spotkania z siostrą Dagmarą, która jest teraz carycą Rosji. Były świadome swoich korzeni i bardzo do siebie przywiązane, choć tak oddalone. Petersburg jest bardzo daleko od Londynu. W tamtych czasach, przed erą telefonów, porozumiewano się ze sobą za pomocą listów i trochę trwało, zanim dochodził do adresata, więc wizyty w domu były bardzo istotne. Ich młodszy brat Wilhelm mieszkał w Grecji, a więc jeszcze dalej. I dlatego tak ważne były te spotkania w Danii. Tam wszyscy reprezentowali ten sam poziom. Ich rodzicami byli król i królowa, a oni stanowili młodsze pokolenie.
Byli bardzo pogodną rodziną. Lubili żartować, śmiać się. Byli też sentymentalni. Najbardziej odpowiadało im ich własne towarzystwo. Królewska rodzina. Koronacja Edwarda zaplanowana jest na czerwiec 1902 roku, ale na 12 dni przed ceremonią król zapada w Windsorze na poważną chorobę. Okazuje się, że to zapalenie wyrostka robaczkowego. Do tej pory w kraju przeprowadzono zaledwie 2 udane operacje jego usunięcia. Król jest umierający, więc koronacja zostaje odwołana na 2 dni przed terminem. Specjalny pociąg przewozi Edwarda do Londynu, gdzie zespół chirurgów oczekuje go w sali operacyjnej zorganizowanej w pałacu Buckingham. Król Edward zostaje 3. Brytyjczykiem, który przeżył usunięcie wyrostka. Edward szybko powraca do zdrowia i koronacja może odbyć się w sierpniu. 56-letnia Aleksandra, wciąż uważana za najpiękniejszą królową Europy, ma na sobie skromną suknię, która całkowicie zrywa ze stylem przyjętym podczas wcześniejszych uroczystości koronacyjnych. Miała świetne wyczucie mody. Sama zaprojektowała strój na ceremonię, twierdząc, że wie na ten temat więcej od swoich modystek i krawcowych. Powiedziała, że założy to, na co ma ochotę, i jej dwórki również. Londyńczycy są urzeczeni widokiem monarchy i ich ulubionej królowej. Miała wiele zalet, wszyscy ją uwielbiali, ale potrafiła być bardzo krnąbrna i uparta, a jej niepunktualność była wręcz legendarna. Wszyscy zawsze na nią czekali. Spóźniła się nawet na koronację. Zniecierpliwiony król Edward podbiegł po schodach, wpadł do buduaru żony i zawołał: Alex, chcesz wreszcie być koronowana, czy nie? A elegancka i przystrojona klejnotami Aleksandra na to: oczywiście, kochanie, możemy iść. Po śmierci rodziców caryca Dagmara i królowa Aleksandra wciąż pragnęły jeździć do Danii, ale gościć u brata i bratowej, której nie lubiły. Kupiły więc dom w pobliżu Kopenhagi, bardzo dużą willę na wybrzeżu nazwaną Wizera. W porównaniu z warunkami, w jakich na co dzień żyją obie siostry, willa jest skromna. Nie tylko Aleksandrze odpowiada proste życie w Danii. Również caryca chętnie spędza czas w stosunkowo niewielkim domu. Po co mi 400 pokoi w pałacu? Korzystam tylko z 2. Nad kominkiem w pokoju rysunkowym wygrawerowane jest motto: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Spotykają się tutaj przynajmniej raz w roku. Edward nie przepadał w tym czasie za duńskim dworem i po spędzeniu jednej nocy w willi wyjechał. Edward zna wiele języków i na przestrzeni lat nawiązał skomplikowaną sieć kontaktów z zagranicą. Pod rządami króla Edwarda całkowicie zmieniły się priorytety polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii. Na królową Wiktorię duży wpływ miały uczucia, które żywiła do swojej niemieckiej rodziny. Ale Edward niepokoi się, jakie decyzje podejmie jego siostrzeniec, cesarz Niemiec, i postanawia zawrzeć sojusze, które ograniczą wzrastające wpływy Niemców. Król Edward był bardzo skutecznym władcą. Słynna Entente Cordiale, czyli przymierze Anglii i Francji, była w dużej mierze jego dziełem. Po osiągnięciu porozumienia z Francją, które rozstrzygnęło kolonialne spory między obu krajami, Edward doprowadza do podpisania podobnego układu z Rosją. Teraz wszystkie 3 kraje prowadzą wspólną politykę międzynarodową. Cesarz Niemiec jest rozwścieczony takim rozwojem sytuacji, podczas jednej z kolacji stwierdza: mój wuj jest diabłem wcielonym. Nikt nawet nie wie, jak wielkim.
Edward zawarł przymierze, by zachować w Europie pokój, lecz nie było mu dane zobaczyć, czy jego wysiłki zakończą się sukcesem. Po 9 latach panowania król Edward umiera na zapalenie płuc w 1910 roku. W chwili śmierci była przy nim jego ostatnia kochanka, przyprowadzona przez królową. To chyba coś o nich mówi. Ulubiony pies króla przez wiele dni leży, wyjąc przed drzwiami sypialni zmarłego pana. Mój pradziadek miał małego pieska, terriera o imieniu Cezar, który szedł za trumną w kondukcie pogrzebowym. Podczas imponującej ceremonii wierny pies zajął miejsce tuż za lawetą ze zwłokami króla i podążał za nią ulicami Londynu. Jest rok 1910. Na tronie zasiadają król Jerzy V i królowa Maria. Jerzy odziedziczył Marię po śmierci najstarszego brata. Królewska para ma 5 synów i córkę, a król jest bardzo surowym ojcem. Mój dziadek, król Jerzy V, był interesującą postacią. Przypuszczam, że bali się go wszyscy, z wyjątkiem królowej Marii, na której bardzo polegał. Byli bardzo sobie oddaną parą. Myślę, że potrzebował poczucia bezpieczeństwa i miłości, jaką mu dawała. W Europie wzrasta napięcie. Dotyczy to zwłaszcza Bałkanów, gdzie do głosu dochodzi nacjonalizm. W maju 1913 roku król Jerzy V spotyka się ze swoimi kuzynami, cesarzem Niemiec Wilhelmem i carem Rosji Mikołajem, na zjeździe rodzinnym w Niemczech. W następnym roku są kluczowymi postaciami wojny, która przynosi ogrom cierpień. Przejeżdżający przez Sarajewo następca austro-węgierskiego tronu zostaje zamordowany przez serbskiego nacjonalistę. Austro-Węgry natychmiast wypowiadają wojnę Serbii, co wywołuje reakcję łańcuchową w całej Europie. Cesarz Wilhelm, który jest sojusznikiem Austro-Węgier, reaguje pierwszy. Gdy z powodu Serbii Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji, natychmiast przyłączyła się Francja, a po 2 dniach Anglia. Być może istniała jeszcze nadzieja, że sytuację uda się uspokoić i tym samym uniknąć wojny, ale Niemcy nie chciały jej unikać. Pierwsza wojna światowa to bardzo pracowity okres dla Jerzego V, który wciąż podróżuje, by dodać otuchy swoim żołnierzom. W roku 1917 do walki po stronie Anglii i jej aliantów przyłączają się Stany Zjednoczone, a rok później cesarz Wilhelm uświadamia sobie, że nie wygra tej wojny. Abdykuje i ucieka do Holandii. W trwającej 4 lata wojnie zginęło około 10 milionów ludzi. Rezultatem szeregu porozumień i traktatów pokojowych jest wykreślenie nowych granic w Europie. Na mapach ponownie pojawia się Polska. Z podziału Cesarstwa Austro-Węgier powstają 2 nowe państwa – Czechosłowacja i Jugosławia. Rosja zostaje podzielona na kilka krajów, a w miejsce byłego Imperium Otomańskiego pojawia się Turcja. Na kilka dni przed swoimi 81 urodzinami umiera na atak serca królowa Aleksandra. Jerzy V stracił matkę, ale natychmiast zyskał kogoś, kogo bardzo polubił. To jego wnuczka, która choć nie została stworzona do życia w pałacu Buckingham, przez ponad 50 lat będzie rządziła Anglią jako królowa Elżbieta II.
6-letnia księżniczka Elżbieta może posłuchać głosu dziadka dzięki odbiornikowi kryształkowemu. Jerzy V właśnie zaczął nową tradycję, doroczne radiowe przemówienie do narodu z okazji świąt Bożego Narodzenia. Mówię teraz do was ze swojego domu, ale i z głębi serca. Podobnie jak reszta rodziny, Elżbieta i jej siostra Małgorzata nie zdają sobie jeszcze sprawy, że ich rodzice wkrótce zasiądą na brytyjskim tronie. W ostatnich latach życia Jerzy V staje się coraz bardziej introspektywny. Był raczej hipochondrykiem. Pamiętam kiedyś w Windsorze poszedłem z nim się pożegnać. Był kwiecień, byłem uczulony na pyłki trawy i kichałem, bo miałem katar sienny. No i kichnąłem przy nim, a on krzyknął: zapieszcie stąd tego przeklętego dzieciaka. Taki już miał charakter, ale to było deprymujące, gdy na 10-latka krzyczał dziadek, choćby nawet był królem. Tego ponurego styczniowego dnia flagi na pałacu Buckingham opuszczone są do połowy masztów. Król Jerzy V nie żyje. Jego najstarszy syn Edward będzie teraz znany jako król Edward VIII. Ma 41 lat i pozostaje wolny. Ale od wielu lat zakochany jest w amerykańskiej mężatce, Wallis Simpson. Nie była zbyt popularna, za to całkowicie zrujnowała mu życie. Wkrótce po objęciu tronu przez Edwarda, Wallis Simpson rozwodzi się po raz drugi. Edward nie ma żadnych wątpliwości, teraz on się z nią ożeni. Rząd nie zaakceptował małżeństwa z Amerykanką, a na dodatek rozwódką. Gdy nadeszła chwila wyboru, król Edward VIII podążył za głosem serca, ignorując swój obowiązek. Edward ponosi konsekwencje swojego wyboru i abdykuje. Nie mogąc unieść ciężaru wielkiej odpowiedzialności, niniejszym zrzekam się godności króla, co nie byłoby możliwe bez wsparcia i miłości kobiety, którą kocham. Matka Edwarda, królowa Maria, jest załamana. To nią wstrząsnęło. Wydaje się, że nigdy w pełni nie doszła do siebie po tym ciosie. Nigdy też o tym nie mówiła. Edward i Wallis osiedlają się we Francji i tam również się pobierają. Żaden z bliskich krewnych nie zgodził się zostać jego drużbą i nikt nie przyjechał na ślub. Bardzo go to bolało. Eks-król z żoną nigdy nie zamieszkają w Anglii. Młodszy brat Edwarda zostaje nagle zmuszony do objęcia tronu. Zupełnie do tego nieprzygotowany i niepewny siebie jest teraz królem Jerzym VI. Na szczęście znajduje oparcie w swojej królowej Elżbiecie, która będzie kiedyś znana jako królowa matka. Wydawała się bardziej przygotowana od niego i tak oceniali to poddani. Poznali się jeszcze jako dzieci i od tego czasu żyli w przyjaźni. Jerzy od najwcześniejszych lat się jąkał i był z tego powodu bardzo nieśmiały. Ale z pomocą nauczyciela wymowy i przy wsparciu żony jego publiczne wystąpienia stają się coraz lepsze. Był księciem Yorku i życie, jakie wiódł, najbardziej mu odpowiadało, a nagle stał się królem. Jestem pewien, że był to taki sam szok dla niego, jak i dla jego poddanych. Koronacja odbywa się w następnym roku. Paziowie, a między nimi bratanek króla, młody Harwood, muszą dobrze się przygotować do tej ceremonii. Mieliśmy próby i bardzo nam się to podobało, bo nie musieliśmy chodzić do szkoły. Dokładnie mówiono nam, co mamy robić. Chodziliśmy i stawaliśmy zgodnie z instrukcjami. To były próby jak do prawdziwej sztuki.
Po koronacji Elżbieta i Małgorzata dołączyły do rodziców na balkonie pałacu Buckingham. Królewska rodzina. 3 września 1939 roku Jerzy VI przemawia do narodu. Po raz drugi za naszego życia jesteśmy w stanie wojny. Próbowaliśmy znaleźć pokojowe rozwiązanie problemów, które różnią nas i naszych wrogów, ale na próżno. Pomimo, że pałac Buckingham bombardowany jest podczas działań wojennych 9 razy, rodzina królewska nie zgodziła się na ewakuację z Londynu. Młodszy brat króla, książę Kent, ożenił się z grecką księżniczką Mariną, która podobnie jak on jest potomkiem teścia Europy. Podczas wojny książę Kentu służy w lotnictwie, gdy wydarza się tragedia. Mój ojciec zginął w katastrofie lotniczej nad Szkocją w roku 1942. Miałem wówczas kilka tygodni i nigdy go nie poznałem. Książę Kentu osieroca 3 dzieci, w tym księcia Michała z Kentu. W roku 1943 księżniczka Elżbieta kończy 17 lat i wkrótce podejmie swoje pierwsze oficjalne obowiązki. Elżbieta dorastała podczas wojny, a gdy ta się skończyła, księżniczka miała 18 lat i właśnie skończyła naukę. Przeszła również dość intensywne szkolenie wojskowe. Uczyła się jeździć, dbać o pojazd, zmieniać koła w aucie i temu podobne rzeczy. W 1945 roku nadchodzi wreszcie wiadomość, że Niemcy skapitulowały. Kończy się wojna w Europie. W parę lat po zakończeniu działań wojennych Elżbieta wraz z rodziną udaje się w długą podróż. Księżniczka jest zachwycona południową Afryką. Podczas tej podróży Elżbieta kończy 21 lat i coraz częściej zaczyna myśleć o zamążpójściu. Wkrótce po powrocie z południowej Afryki przedstawia swojego narzeczonego, księcia Filipa z grecko-duńskiej linii. Połączył ich los, a ciekawostkę stanowi fakt, że oboje pochodzili od duńskiego króla Chrystiana IX. Można powiedzieć, że historia wciąż się powtarza. Zaślubiny odbywają się w katedrze Abbey w listopadzie 1947 roku. A rok później na świat przychodzi pierworodny syn książę Karol. 2 lata później pełen życia Karol ma już do towarzystwa siostrzyczkę, księżniczkę Annę. Elżbieta widzi swojego ojca po raz ostatni, żegnając się z nim przed wyruszeniem z oficjalną wizytą do południowej Afryki. Jerzy VI ma raka płuc. Jeden z pokoi w pałacu Buckingham przekształcono w salę zabiegową i w królewskiej siedzibie odbyła się operacja. Niestety, jakiś czas później król zmarł. Księżniczka przebywała wówczas w Kenii. Miał dopiero 57 lat. Nowa królowa, powracająca właśnie do kraju, ma lat 26. Telewizja działa w Anglii już od wielu lat. Dzięki niej miliony ludzi mogą w następnym roku obejrzeć koronację we własnych domach. A jest to ceremonia, jakiej świat jeszcze nie widział.
Rodzina nadal się powiększa. Anna i Karol dobrze opiekują się swoim młodszym bratem Andrzejem. Większość czasu pochłaniają królowej Elżbiecie oficjalne obowiązki. Spotyka się ze wszystkimi, od prezydentów po artystów. W roku 1964 książę Filip ma nawet przyjemność wręczyć nagrodę najlepszej grupie big beatowej – Beatlesom. W tym też roku na świat przychodzi ostatnie dziecko królewskiej pary – Edward. Książę Karol studiuje archeologię i historię na Uniwersytecie Cambridge. Lubi też odgrywać rozmaite role. Karol ma z księżną Dianą dwóch synów, Williama i Harry'ego. Starszy William pewnego dnia zastąpi swojego ojca jako król. Wersja polska, Studio Company Warszawa. Tekst Jacek Popławski, czytał Mariusz Gzyl.